3 piętra po 50 na piętro, czyli 150 osób może naraz zjechać. Prędkość 12 metrów na sekundę zjazdu. 1000 metrów. Kilometr. No łatwo policzyć, niecałe 2 minuty. Bo wiadomo, na początku troszeczkę wolniej, na końcu też łagodne zwalnianie, więc około 2 minut. Tutaj tym szybem, poza tym, że jest szyb zjazdowo-materiałowy, to również świeże powietrze jest sprowadzane na dół w kopalni. Będziemy przechodzić typowymi wyrobiskami czynnymi, górniczymi, dlatego proszę uważać na różne elementy wystające, typu tory, inne przeszkody. To nie jest trasa turystyczna, to nie jest Wieliczka. To jest jednak ruch zakładu górniczego. Jesteśmy w tej chwili na komorze eksploatacyjnej, solnej. System eksploatacji jest to system komorowo-filarowy, czyli jest filar 20-metrowy, komora szerokości 15 metrów, kolejny filar, kolejna komora i tak tutaj mamy ustawione w ciągu kilkanaście komór o długości około 200 metrów. Natomiast wysokość komór jest do 15 metrów. W tej chwili jest tutaj temperatura jest około 39 stopni, ale wilgotność jest 20%, więc lekko się pocimy, ale mikroklimat do oddychania jest całkiem, jak to my czasami mówimy, tak zwane egipskie powietrze mamy, czyli suche i bardzo gorące. Jedna rzecz, nie możemy oczywiście zraszać, dlatego że eksploatacja soli musi być na sucho, ze względu, że możemy później to odsiać, żeby tam się nie zlepiało i w postaci jakiejś pulpy nie występowało. Tutaj zawartość NaCl-ów w tej skale, w tym rejonie jest ponad 99%, to jest bardzo czysta sól. Rynek soli spożywczej dopuszcza sól o zawartości o 97,5%, czyli spełnia wszelkie wymagania soli spożywczej.